Dzień dobry moi drodzy. Wiem, że miałem pójść do warsztatu i trochę popracować przy maszynach, ale muszę wam coś jeszcze pokazać. Cóż tutaj mamy dzisiaj? Muszę pokazać wam SketchUpa znowu, ale tym razem nie na samym SketchUpie się skupimy, ale na pluginie dodatkowym, który rozszerzy niesamowicie funkcjonalności aplikacji SketchUp. I dlaczego muszę wam to pokazać? Ponieważ mam wersję trial, która się zaraz skończy. Enscape. Startujemy. Bum. Żeby nie było. O, 4 dni mi zostały. Odpalamy. I jest to aplikacja, która wykonuje niesamowite wizualizacje w czasie rzeczywistym. Zobaczycie zaraz wszystko. Postaram się to szybciutko przedstawić. Zachęcam, wersja trial jest do ściągnięcia za darmo, można przez te 2 tygodnie wszystko tutaj sobie samemu potestować. Nie tak dawno, kilka dni temu, pokazywałem wam również w D5 taki engine renderujący. Dobra. No i właśnie, zobaczcie, tutaj mamy SketchUpa, a tutaj nam się pojawia Enscape. Jest to dodatkowe okno, które tutaj sobie rozszerzymy to na razie, żeby było na całym ekranie. I teraz tak, tutaj na dole mamy tą legendę AWSD, EQ, to jest poruszanie, Shift, Ctrl, spacja, przełączanie, włączanie M, mapka, wideoedytor również jest możliwy, BIM, czyli spis materiałów, wciśnięcie lewego klawisza myszy mamy obrót, prawy klawisz jest obrót, ale właśnie widzicie to orbitowanie, czyli obracanie w ten sposób i z shiftem jeszcze jest zmiana pory dnia. Dobra, no i teraz tak, poruszamy się, proszę bardzo, czyli wciskam W i sobie jedziemy. On jedzie cały czas do przodu, a myszką w tym momencie z lewym klawiszem mogę obracać się i jakby zmieniać kierunek, do którego dojeżdżamy. No to co? Wbijamy do budynku, nie? Shift, boom. I jesteśmy w pomieszczeniu. No i teraz zobaczcie to, że wszystko jest w czasie rzeczywistym. Wyjedziemy sobie tam jeszcze do sadzawki. Pach. Jak wam się to podoba? Chodzi niesamowicie, nie? Ja nie mam tutaj karty RTX, czyli tych najnowszych kart graficznych, które są jeszcze szybsze. No i teraz zobaczcie jeszcze tutaj przez te wszystkie otworki trochę do góry, przez te otworki w elewacji, jak nam słońce świeci po oczach. I teraz tak, prawy klawisz myszy, Shift i przesuwamy prawo-lewo. Słońce widzicie tam wędruje na niebie. No i teraz sobie zajdzie. Mamy zachód słońca. Coraz niżej. I mamy noc. Tak jest noc. Jeszcze bardziej noc. Może wyjdziemy sobie z budynku jeszcze. Wychodzimy. I tak to wygląda w zupełnej ciemności. Czyli z powrotem Shift, prawy klawisz myszy i Shift i zmieniamy dalej porę dnia. A już wyszliśmy bardzo, bardzo daleko, czyli się troszeczkę obniżymy, żeby pasowało to tło. No i dobra. Czyli mamy teraz poranek, tak? Shift, jedziemy dalej z chmurami. I mamy dzień. Dobra, i teraz póki jeszcze może jesteśmy na dworze, albo nie, dobra, jedziemy na razie tutaj. Czyli pokazałem wam na razie tutaj funkcję, jeśli chodzi o samo poruszanie się. Tutaj zakładka. Mamy sceny predefiniowane. Widzicie, jak to szybko chodzi. Pach, przemieszczamy się po tych scenach. Czyli tutaj po pomieszczeniach również poruszamy się w ten sposób. Wszystko w czasie rzeczywistym. Jak widzicie, naprawdę za pomocą myszki i klawiatury jesteście w stanie się poruszać bardzo płynnie. Ja tutaj mam jeszcze kontroler 3D Connection i również zobaczcie, jak mogę poruszać się tym kontrolerem. Czyli teraz nie używam myszy, nie używam klawiatury i jestem w stanie naprawdę... Pach! Poruszać się jak operator kamery. Dobra, to jest gotowe. Lecimy dalej w takim razie. Mamy tutaj tą mapkę, literka M. Come on. Czemu się nie pokazuje? O, jest literka M. Ale kolejną rzeczą bardzo ciekawą jest video editor, czyli literka K. I teraz tak, mamy tutaj, zobaczmy, tylko usunę wszystkie klatki kluczowe. Mamy klatki kluczowe. Weźmiemy sobie na przykład taki widok, troszkę w górę. Czyli zapisujemy pierwszą klatkę, add keyframe i teraz na przykład zrobimy sobie, przesuniemy się w bok, troszeczkę w tą stronę, dodamy sobie klatkę i, przepraszam, jeszcze dodamy sobie, zmienimy trochę porę dnia, czyli żeby nam tutaj to światło nam trochę poruszało się, add keyframe i mamy 3 sekundy. Dajemy preview i proszę bardzo, to jest aż tak proste, trochę wolniej, 10 sekund, preview, no i zobaczcie. Szok, nie? To jest aż tak proste. No i zobaczcie, w jakim tempie to działa. Spójrzcie tutaj również uwagę na, zwróćcie uwagę tutaj również na te, na szybkość działania, czyli teraz jakby on renderuje w czasie rzeczywistym, a po chwili ta jakość renderingu oczywiście się polepsza, czyli jakby dorysowuje sobie, o tutaj jakaś kamera, dorysowuje, a tutaj jest pokazany ten, nasze klatki kluczowe, to nawet nie wiedziałem, zobaczcie. Ej, ale czad. Tutaj mam, no nie, kurde. Ła, no to słuchajcie, w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jest się w stanie zrobić jeszcze. Czas. Tutaj 18, dobra, tutaj jest jakaś, można zmieniać, ale czad. No właśnie. Kurde. Dobra, confirm. Tutaj zmienimy sobie dzień jeszcze, apply. Dobra, i teraz zobaczmy, co będzie. No niezły czat, co? Ja nie mogę. Dobra, nie będę się bawił, zostawiam to. Wchodzimy jeszcze do jeszcze jednej zakładki. Jestem tutaj na tej scenie, to czekajcie, od razu wam pokażę. Tutaj mamy tak, właśnie, światła. Zobaczcie też, zwróćcie uwagę też na jakość tego oświetlenia, ponieważ kiedy wejdziemy do samego SketchUpa, to w zakładce Enscape Właśnie, musi być to menu włączone. Normalnie zobaczcie, bo to jest... Najlepiej tutaj pracować na dwóch monitorach i wtedy będzie wszystko dobrze. Ja na razie, ja sobie tutaj poradzę tak, że odsunę. No, gdzie jesteś? Enscape musi być włączony. SketchUpa sobie odsunę na bok. A dalej. SketchUpa sobie odsunę na bok. To mogę schować. H. O, i teraz menu. I menu od SketchUpa mam tutaj. SketchUpa, ale od Enscape'a. I teraz tak, zakładka Visual Settings, ponieważ tu będzie świetna rzecz kolejną, którą chcę wam pokazać. I wyjdziemy sobie tylko na dwór. Wyjdziemy sobie na dwór. Spójrzcie. A tutaj była ta scena gdzieś zapisana, taka. O. Wchodzimy tutaj do Atmosphere. I teraz tak. Możemy oczywiście robić sobie tam zachody słońca, zmieniać i tak dalej, ale wejdźmy tutaj na zakładkę chmury. I teraz spójrzcie na to. Bum. Mamy pełną kontrolę nad atmosferą. Mniej chmur. Chemtrails można dodać nawet. Zobaczcie to. Widzicie te smugi na niebie? Możemy przesuwać sobie chmurkami w jedną stronę, w drugą stronę. No po prostu bajka. Tutaj mamy oświetlenie. Oświetlenie się włącza w zależności chyba od... Dobra, nie będę... Ale tak mi się wydaje, że włączyły się lampy w środku. A właśnie, tutaj jest jasność oświetlenia, nie? Dobra, niech sobie to zostanie. I teraz jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Ja nie będę wszystkiego wam pokazywał, bo tu jest naprawdę zbyt wiele opcji, ale pokażę wam zakładkę Asset Library. To jest biblioteka, zakładka z obiektami tak naprawdę, z obiektami, które są już przystosowane do Enscape'a. I teraz tak, muszę mieć tutaj znowu obok okno ze SketchUpem. Zrobimy sobie tak, tu mamy tą scenę też. I teraz weźmy sobie na przykład ludzi. Mamy sobie taką panią, weźmiemy, bum. Sadzamy ją na podłogę. I gotowe. Zobaczcie, to jest aż tak proste. Obiekt jest poteksturowany. On jest nawet naprawdę całkiem dobrej jakości, jeśli chodzi o ilość poligonów. Jeszcze coś innego. Czyli tutaj mamy w zakładce Enscape ten Asset Library. Zobaczmy, co tutaj mamy. No i obok tej pani musi być... To jest OK. I teraz tutaj już opcje normalnie SketchUpa. Czyli powiększymy sobie to. I mamy... I piękna scena, po prostu ten budzik to jest naprawdę brakujący element w tym pomieszczeniu. Żartuję oczywiście. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że namówiłem was na wypróbowanie Enscape'a. Na mnie zrobił on niesamowite wrażenie. Warto sobie przetestować i zobaczyć, czy również u was się on przyda w pracy. Dziękuję serdecznie i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, cześć!